Game Jam. Jak się przygotować? Po prostu zacznij. A oto 10 porad, które pomogą Ci w tym zadaniu. 1. Prosta koncepcja. Wybierz prostą i wykonalną koncepcję gry, szczególnie jeśli to jest Twój pierwszy jam. Unikaj zbyt ambitnych projektów, które mogą Cię zniechęcić lub nie zdążyć ich ukończyć. 2. Planuj i organizuj się. Zanim zaczniesz tworzyć, stwórz plan działania. Rozpisz to, co musisz zrobić na każdym etapie produkcji gry. To pomoże Ci uniknąć chaosu i paniki w trakcie jamu. Możesz to zrobić na przykład na Trello lub na innych stronach. 3. Używaj znanych narzędzi. Jeśli jesteś początkujący, warto wybrać narzędzia, które już trochę znasz. To nie jest czas na naukę zupełnie nowego oprogramowania. 4. Prosta grafika i dźwięki. Skup się na podstawowej grafice i dźwiękach. Nie musisz tworzyć skomplikowanych animacji czy zaawansowanych efektów dźwiękowych. 5. Testuj na bieżąco. Regularnie testuj swój projekt i wprowadzaj poprawki na podstawie swoich obserwacji. Dzięki temu unikniesz problemów, które mogłyby się narastać. 6. Nie bój się porażki. To Twój pierwszy game jam, więc nie oczekuj od Ciebie perfekcji. Ważne jest, żebyś doświadczył procesu stworzenia gry i zdobył cenę nauki. 7. Zachowaj umiar w pracach nad detalami. Wielokrotnie zdarza się, że twórcy spędzają zbyt dużo czasu nad szczegółami, a nie przynoszą dużego wkładu w ogólną całość gry. 8. Wybierz odpowiednią platformę. Zdecyduj, na jaką platformę chcesz stworzyć grę, czy to PC, konsola, czy urządzenia przenośne. To pomoże Ci skupić się na odpowiednich narzędziach i technologiach. 9. Zadawaj pytania i współpracuj. Jeśli się zaczniesz gubić, nie krępuj się pytać innych uczestników o pomoc. Wielu ludzi chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. 10. Ciesz się procesem. Przyjemność stworzenia powinna być głównym celem. W końcu chodzi o zabawę i naukę, i nie tylko wygrane. To było wszystko. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!